Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie na kanale La Carne, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne zabawne programy rozrywkowe bądź paradokumentalne. I w dzisiejszym odcinku oglądamy program paradokumentalny pod nazwą Sekrety Sąsiadów. Konkretnie odcinek pod nazwą Dwulicowy Chłopiec. Jezu, ale ty jesteś fest dwulicowa, weź spadaj laska. No ale chcesz coś z Iwonu? Bez zbędnego oczywiście przedłużania, łapka w górę i subskrypcja i oglądajmy. Zapraszam. To jest odcinek nadesłany przez widzów, by the way. Więc jak tutaj będzie coś brzydkiego, to wincie samych siebie. Fajnie tak zrzucić z siebie odpowiedzialność. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy naprawdę ich znamy? Oto rodzina Adamiaków. Andrzej, Celina i ich 16-letni syn Damian. Ach tak, 16-letni syn Damian. Dwumetrowy mężczyzna po 30. Cała trójka jest bardzo z sobą zżyta. Tej idealnej harmonii można by pozazdrościć. Dokładnie naprzeciwko mieszka Robert. Wprowadził się tutaj 6 miesięcy temu i mieszka sam w tym dużym domu. Wow, 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 wow! Sam mieszka w tak dużym domu i go stać na taki dom. Jezu, jaka fikcja. Wczoraj byłem w kinie na filmie Eternals. I Eternalsi w porównaniu do tego serialu to najwyraźniej jest dokument historyczny. Sąsiedzi wiedzą o nim jedynie to, że pracuje jako sprzedawca w dzielnicowym sklepie spożywczym. Robert spędza każdą wolną chwilę na szpiegowaniu wszystkiego, co robią jego sąsiedzi. Fajnie wiedzieć naprawdę, że nie jestem jedyną osobą, która całymi dniami siedzi z lornetką przy oknie i obserwuje sąsiadów. Miło tak. Ciekawe, czy gdzieś w internecie jest takie miejsce dla takich właśnie zboczeńcy jak ja, którzy lubią obserwować ludzi z ukrycia. A, głupi jestem. Wykop! Dlaczego ten nastolatek mieszka w tym dużym domu bez rodziny? Czyżby coś tajemniczego wiązało go z rodziną Adamiaków? Internet im kradnie, Wi-Fi, Rifi! Tego ranka, kiedy Robert robi zdjęcia w dzielnicy, w której mieszka, Damian próbuje nawiązać z nim rozmowę. A sąsiedzi są już przyzwyczajeni do tego, że Robert codziennie z rana robi zdjęcia wszystkim wokół, więc to po prostu ignorują. Cześć. Cześć. Lustrzanka? Tak, nam zrobiłem. Chcesz zobaczyć? Mogę zobaczyć, chętnie, dzięki. No kolego. Konkret. Fajne, fajne. No fajna, ale no chyba nie ma tutaj za bardzo jakichś miejsc do fotografowania, co? No nie, no za bardzo nie ma tutaj miejsc do fotografowania, ale widziałeś okno swojej mamy, to nie ma, nie ma, nie ma miejsc do fotografowania. Nie zgodzę się, całe życie mieszkałem w bloku i dla mnie taka dzielnica jest raczej egzotyczna. No przywykniesz, no przywykniesz, a w każdym razie no, no dla mnie raczej nie, no, no dobra, no dzięki, bardzo fajna, ja lecę, na razie. Wiesz co, czekaj, może chciałbyś się czegoś u mnie napić? To co tam młody chcesz, może piwerko albo winko? Robert, ja mam dopiero 16 lat. 16 mówisz? A, czyli wódka. Okej, no, chętnie, no dobra. Całą godzinę rozmawialiśmy z Robertem. Chłopak ma dopiero 18 lat, a już sobie radzi sam. Pracuje, mieszka, ja bym tak nie potrafił. To jest bardzo dziwne. 18 lat i mieć całą chatę dla siebie. Ja mam 26 lat, a w tym pokoiku żyję tylko. Trochę szkoda, że wybrał sobie taką smutną dzielnicę. No ja bym sobie wybrał trochę bardziej wesołą, ale nie mam na co narzekać, przynajmniej mam kumpla w swoim wieku. Tego samego dnia Damian zaprosił Roberta na kolację. Jego rodzice są zadowoleni, że ich syn ma nowego kolegę. To pyszne, w końcu coś innego od moich mrożonek. Bardzo się cieszę, dziękuję. Mrożonki? To klasyka młodego, zapracowanego kawalera. Mogę potwierdzić, spoko są mrożonki, natomiast co mogę odradzić? Nie jedzcie sushi z Biedronki. Wczoraj zjadłem sushi z Biedronki przed pójściem do kina na Eternalsów. Eternalsi są dość długim filmem. Ciężko było. Zabawne, przypomina mi to moją młodość. Pan też zaczął wcześniej pracować? Tak, byłem tylko trochę starszy. Damian mówił, że masz 18 lat. Tak, zgadza się. Rzadko kiedy człowiek w twoim wieku potrafi samodzielnie sobie dać radę. Wie pan, to no nie miałem za bardzo innego wyboru. Wie pan, mój sukces to jest tylko i wyłącznie moja zasługa. Co prawda mam 18 lat dopiero, ale już mam swoją własną firmę, przedsiębiorstwo, ludzi zatrudniam. Codziennie rano wstaję, medytuję godzinę. Dostałem po cioci spadek 300 milionów dolarów. Ale to jest nieważne, nie, ja sam wszystko osiągnąłem. Moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, kiedy miałem 9 lat. A kto cię wtedy wychowywał? Wilki! Ty byłeś w jakimś domu dziecka? Wiesz co, nie, moi dziadkowie mnie przygarnęli, a kiedy skończyłem 18 lat, postanowiłem sobie sam coś wynająć za policję ubezpieczeniową moich rodziców. Co za życie, taka historia. Przepraszam bardzo, a gdzie jest toaleta? Przepraszam bardzo, a gdzie jest toaleta? Nie no, głupi żart, przecież wiem doskonale, codziennie tutaj bywam, gdy śpicie.
Na górze. Pierwsze drzwi na prawo. Dziękuję bardzo. Przepraszam na chwilkę. Także straciłem rodziców w młodym wieku. Wzruszyłem się, gdy usłyszałem historię tego młodego człowieka. Cieszę się, że mój syn spotyka się z Robertem. Gdzie jest Robert? Na górze? Jeszcze. No, coś taki blady był. Pójdę zobaczyć, co się z nim dzieje. Kiedy weszłam na górę, zobaczyłam, że Robert myszkuje po pokojach. Wziął do ręki nasze zdjęcie i tak jakoś dziwnie je oglądał. Wziął do ręki nasze zdjęcie i jakoś dziwnie je oglądał. Ja zademonstruję. Dwóch nastolatków spędza ze sobą coraz więcej czasu. Dzisiaj Robert zaprosił Damiana do siebie. Kurde, ale powiem ci, że w takiej chacie mieszkać samemu, to nieźle ci się trafiło. No, trafiło mi się, nie mogę narzekać. No, nie możesz. Kumpel, nie samemu, tylko z moimi rodzicami. W sensie ich ciała zamurowałem w ścianie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. A tam co jest? Wiesz, to taki mój prywatny gabinecik, nawet tak klucz go zamykam. Tak klucz go zamykasz, mogę? Wiesz co, jakbyś mógł, to nie, bo trzyma na takie swoje sekretne rzeczy. Każdy ma swoje jakieś tajemnice. A umówmy się, dziewczyny kochają tajemniczych mężczyzn. Dlatego ja jestem taki tajemniczy. Nikt nie wie, ile naprawdę mam lat. Czy 26, czy 45, nikt tego nie wie. Tajemniczy, A o moje BMI to się nie pytajcie, nigdy się nie dowiecie. O, niezły sprzęt. Zobacz sobie. No, spoko. Ty. A tak się jakoś składa, śmiesznie, że to jest wycelowane prosto w nasz dom. Serio? Ło! Jaki fajny teleskop! Daj zobaczyć! Piotr, czemu jest wycelowany w moją łazienkę? Ty się interesujesz astronomią? No interesuje, ale... No rodzice nie chcą mi takiego sprzętu kupić. Interesuje, ale rodzice nie chcą mi takiego sprzętu kupić, bo się boją, że będę sąsiadów podglądał. No i mają rację. Dni mijają. Damian i Robert stają się nierozłączni. Dzień dobry, no chciałam umyć ręce. No ale umywalka jest też na dole w toalecie. Tak wiem, ale i po prostu nie zauważyłem. No słuchaj, ale tak nie szpera się po czyimś domu. Tak wiem, przepraszam. Słuchaj, jeszcze jedno. Ja cię dzisiaj złapałam na kłamstwie. Ty masz 16, a nie 18 lat, prawda? Wait, what? I mieszka sam w wynajmowanym przez siebie domu. Tylko mi coś tutaj nie pasuje? No tak, proszę pani, no to prawda, ale jeżeli skłamałem, to nie w jakichś złych intencjach. Wszystkim mówię, że mam 18 lat, bo po prostu zadają mniej pytań. Słuchaj, Robert, ja ciebie nie znam. Nie mam do ciebie zaufania, a mój syn się z tobą spotyka. Dopiero od niedawna my ciebie nie znamy. Musisz zrozumieć, że zależy mi na jego szczęściu i chciałabym wiedzieć, z kim on się zadaje. Rozumiesz? Tak wiem, ale naprawdę nie musi się pani niepokoić. No jak? Ej, Robert, co jest? Robert, co się dzieje? Ej, ej, Robert, Damian! Robert! Nie no, ja dzwonię pogotowiem, już tak nie może być. Nie ma sensu. W torbie mam moje tabletki przeciwbólowe. Daj tu. Ile tego potrzebujesz? Ty tego potrzebujesz. No to proszę pani, to jest taka metoda. Pani bierze te tabletki w garść i rzuca mi pani nimi w twarz. Ile wpadnie do ust, to jest dobra dawka. Nie róbcie tak, bo umrzecie, la 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 la. No tabletki. Już. Co ci jest? Ty chory jesteś? Tak, mam chorobę genetyczną, która wyniszcza moje krwinki czerwone. Mogę z tym żyć, ale codziennie muszę zażywać leki. A dużo tego musisz brać? Jedna tabletka dziennie wystarczy. A wiesz w ogóle skąd się te ataki biorą? Wiesz co, różnie. Wie pani, te ataki biorą się od tego, jak mi ktoś zadaje niewygodne pytania. Więc pani już mi nie może zadawać niewygodnych pytań, okej? Okay? Bo umrę! Czasami z powodu stresu, a dzisiaj na pewno wypiłem za mało wody. Prawda, picie wody jest niesamowicie ważne. Picie wodę. Robertowi udało się zdobyć zaufanie Celiny, ale po tym, czego się dowie od męża, znów zacznie być podejrzliwa. Wyobraź sobie, że spotkałem Michała.
tego agenta nieruchomości. Aha. Wyobraź sobie, wynajął, jak się okazało, ten dom Robertowi. Coś ty. Ale on jest taki młody, to takiemu młodemu taki duży, pusty dom wynajął? Wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że ten Michał, mój znajomy, on lubi pieniądze po prostu. Więc ma to w dupie, ile on ma lat. No? Że on chciał wynająć ten, a nie inny dom. A on zdecydował, że nawet da większą kasę, żeby tylko tutaj mieszkać. To tak wygląda, wiesz, nie wiem, może szalona jestem, ale tak wygląda, jakby jemu właśnie zależało, żeby być obok nas. A mi wygląda, jakby mu zależało na dobrych dojazdach do szkoły. To tylko ja mam takie szalone pomysły? To właśnie wygląda, jakby miał obsesję na naszym punkcie. Nie martwię się z byle powodu, ale to wydało mi się dziwne. Ciągle coś podejrzanego. Nie wiem, co robić. Damian ciągle się z nim spotyka. Nie. Nie jestem spokojna. Kolejny dzień. Andrzej i Celina są przekonani, że Robert ich okłamuje. Decydują się porozmawiać o tym z synem. Słuchaj, musimy poważnie porozmawiać. No słucham. Damian, powinieneś przestać spotykać się z Robertem. Wszystko w porządku na pewno, bo pytałem przed chwilą. Nie? Coś jest nie tak może, bo nie rozumiem. Słuchaj, to tak nie może być. Robert to nie jest towarzystwo do ciebie. Nie rozumiem. Słuchaj, okłamuje nas, ukrywa różne rzeczy, wnika w nasze życie, coś kombinuje, coś tu jest dziwnego. Po prostu przez pewien czas zachowaj dystans wobec niego. Dajcie spokój, jakieś brednie w ogóle. To jest mój przyjaciel, ja go nie zostawię, czy to się wam podoba, czy nie. Stracił rodzinę, prawda? Jestem jedynym jego kontaktem, no jeszcze mu zamykacie drzwi naszego domu, no. Chłopie, ja nic ci nie chcę mówić, ale ja bym rzeczywiście uważał na to Roberta, bo się jeszcze okaże, że ty też stracisz rodzinę przez niego. Rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Nie rozumiesz? Chodzi mi o to, że on ich zamorduje. Oszaliście do reszty? Nie ma szans nawet. Dla mnie temat jest zamknięty. Smacznego. A dziękuję bardzo. A dobra jajeczniczka. Masakra. Robert nie zrobił niczego złego. A gdzie się podziały ich wielkie słowa o byciu szlachetnym, empatycznym, otwartym? Ja go tak nie zostawię. Po prostu będę dyskretniejszy i tyle. Generalnie to te słowa zniknęły w momencie, gdy się okazało, że grzebał w szafce z bielizną twojej mamy. Kochanie, co się dzieje? Coś mi duszno. Nie, kochanie, nie martw się. Wyjedziemy na wakacje do Turcji, wypoczniemy. Świeże powietrze, miłe towarzystwo, będzie super, naprawdę, naprawdę, no, warto, masz warto. Turcja, all inclusive! Słuchaj, żona, pojedziemy, odpoczniemy, napakujemy do walizek jedzenia, bo za darmo jest all inclusive, do Polski przywieziemy. No pomyśl tylko! Ten wyjazd dobrze nam zrobi. Damianowi też. Ta sytuacja zrodziła za dużo napięć. Stale czuję oddech Roberta za plecami. A tam rzeczywiście po prostu okazuje się, że Robert stoi za topają i jej chucha na szyję. Damian nie słucha próśb rodziców. W tajemnicy idzie odwiedzić Roberta. Zaskakuje swojego sąsiada. Chłopak chowa klucz. Damian podejrzewa, że to klucz do sekretnego pokoju. Damian nie chce, żeby Robert dowiedział się, że widział, gdzie schowany jest klucz. Robert, jestem! Gdzie jesteś? Tutaj na górze, dawaj! Dobra. Dlaczego on chował ten klucz? To, co mówili mi rodzice, zaczyna mi coraz bardziej pasować. Bo może to jest prawie dorosły mężczyzna, który chce mieć troszeczkę prywatności? Znaczy, no dobra, z drugiej strony ten mężczyzna obserwuje przez teleskop sąsiadów. Okej, okay, tusze. Faktycznie, zachowuje się trochę dziwnie, no ale przecież to nie jest powód, żeby mówić o nim, że to psychopata. Siema. No siemano. Co tam? Spoko. Widzę, że jedziesz do Turcji. A wiesz co, tak, wycieczkę na parę dni, w wakacje trzeba troszeczkę odpocząć od normalnego życia. Oj, chyba niechcący zaraz się okaże do tego samego hotelu, co tamta rodzina, no nie? A słuchaj, chciałem cię o coś zapytać. Twoi rodzice to tak nie za bardzo chyba ze mną przepadają, prawda? Dlaczego pytasz? No bo wiesz, oni by nawet ciebie lubili, gdybyś im tylko w tej bieliźnie nie grzebał. No wiesz co, no nie da się ukryć, że tam mam wrażenie, że są do mnie uprzedzeni troszeczkę, no ale już przywykłem raczej.
Nie, wiesz co, oni tacy nie są, spoko. Tylko chodzi o to, że no widzą, że coś tam ukrywasz, ale to po prostu są ciekawi. Nie przejmuj się. No dobra, a ty co o tym myślisz? Wiesz, no każdy ma prawo do swoich sekretów, nie? Ale no, ty też. Wiadomo, tylko no po prostu pamiętaj, że jeżeli byś chciał, zawsze możesz o tym pogadać ze mną. Luźno, wiem, gotowo. No. A właśnie, bo ostatnio jak u ciebie byłem, to zostawiłem kurtkę. Mógłbyś mi ją przynieść? Spoko, no mogę ci przynieść, nie? Ale weź chodź po prostu ze mną, stary, weźmiesz sobie od razu, byś ją miał. Po co będziemy kombinować? Chodź. Załatwimy to na raz. Robert musi czuć, że mam do niego zaufanie. Rodzice pewnie mnie zabiją, ale udowodnię, że mylą się co do niego. Zobaczę jeszcze, jak się będzie u nas zachowywał. No, nie przypuszczałem, że oni mogą tacy być. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie będę pod tym względem podobny do nich. Ostrożny? Ci pokażę coś takiego, ty, co ma fajnego. O, patrz, to było w Egipcie. Fajne. No, powiem szczerze, no. Co jeszcze ma takiego ciekawego? Cześć, mama, wróciłaś. Cześć. Źle się czułam, musiałam wcześniej. Mama, wiesz, co było tak... Dzień dobry, Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, Robert. Jak tam twoje życie? Sieroty. Rodzice nadal martwi. Jakbym oglądał pierwszą część Harry'ego Pottera, gdy on jeszcze pod schodami mieszkał. Mama, wiesz co, bo tak pomyślałem sobie, chciałem z wami porozmawiać, gdzie będziemy jechali na wakacje najbliższe, co? Nie wiem jeszcze, rozmawialiśmy z ojcem, ale nie uzgodniliśmy tego. Ja mam taki plan, że w ogóle do Brazylii moglibyśmy pojechać. Ja bym strasznie chciał zobaczyć Brazylię. Jeszcze porozmawiamy z ojcem. Po romantyce Turcji, nie? Także fajnie było też, byśmy pojechali. Masz chwilę teraz? No, tak, no. Musimy porozmawiać. Szybko. No dobra, no nie będzie. Szybko. To niemożliwe. To nie może być przypadek. Kupiliśmy wyjazd do Turcji, a Robert w tym samym czasie zrobił to samo. No skąd mógł wiedzieć? To nie może być przypadek. Turcja jest taka mała, że no nie ma szansy. Słuchaj, mówiłam, że więcej masz się z nim nie spotykać. Dobra, ale przemyślałem sobie temat, jeżeli mamy gościa zrozumieć, to trzeba dać mu szansę, tak czy nie? Nie! Koniec, kropka! No dobra, myślisz, że się ciebie posłucham i co, zamkniesz mi w pokoju, żebym się z nim spotykał? Dokładnie tak! Poza tym już w ogóle nie obchodzi nawet twoje zdanie! Więc przestań myśleć spinać! To tak się odnosisz do własnej matki? A ty masz jakiś problem? Co ty w ogóle robisz? Tak, ja nie pozwolę, żeby mówił do pani bez szacunku! Gościu! To twoje rodzice i oni robią to dla ciebie najlepsze! Przed chwilą cię broniłem, człowieku! To nie ma żadnego znaczenia! Robert, dosyć! To było niezręczne! Kłócę się o niego z matką, a on tak mi za to dziękuje? Jak twierdzi, że źle się do niej odnoszę, to mógł mi to powiedzieć 4 oczy, a nie przy niej. Jeszcze ten ton? To w ogóle jak jakiś inny człowiek. Po napadzie agresji Roberta rodzina Adamiaków połączyła się. Postanowili unikać sąsiada i usunąć go ze swojego życia. Rodzina Adamiaków połączyła się. Postanowili raz na zawsze pozbyć się Roberta. Ja wiem. Teleskop. Ja wam powiem, teleskop. Jak byłem u niego, to widziałem, że u niego w domu stoi teleskop wycelowany centralnie w nasz dom. Co to za historia? Nieprawdopodobna ta historia. Ej, a jednak. On nas podgląda? Być może, niewykluczone. Sam widzisz? A u niego w domu jest pokój. On mi go nigdy nie chciał pokazać. No, ale ja wiem, gdzie jest klucz do tego pokoju. Musisz do niego pójść. Więc podsumujmy. Żeby udowodnić, że nasz sąsiad jest wariatem i prześladowcą i stalkerem, sami będziemy wariatami i stalkerami i włamiemy mu się do domu i to udowodnimy, tak? Rozumiecie, do czego tutaj zmierzam, prawda? Andrzej poczekał, aż Robert pójdzie do pracy, żeby móc sprawdzić, co sąsiad kryje w swoim sekretnym pokoju, o którym powiedział mu syn. O! To, co zobaczyłem, było chore. Ma setki naszych zdjęć. Teleskop wycelowany w nasz dom? Notatki o naszej rodzinie? Dlaczego to robił? Dlaczego my? Nie rozumiem, dlaczego ten pan jest zszokowany? Przepraszam bardzo, czy wszyscy nie mają pokoju, przynajmniej jednego w swoim domu, w którym trzymają setki zdjęć swoich sąsiadów robionych z ukrycia? Ja myślałem, że wszyscy tak mają, łącznie ze mną. Co pan robił u mnie w domu? Wszedłem do twojego gabinetu, widziałem wszystko! Ale jakim prawem pan przychodzi do mnie do domu i mnie przeszukuje? Czekaj! Ty nie powinieneś się tłumaczyć. Ale pan nie wie o mnie nic, ani o mnie, ani o moim życiu. Dlaczego się uwziąłeś na moją rodzinę? Ale ja się na was nie uwziąłem, po prostu na was patrzyłem, to przecież nic złego. A po co te notatki, zapiski o mojej rodzinie?
Na początku zapisywałem je, żeby nie zapomnieć, ale potem no, stało się to obsesją. No robię te zapiski, żeby obserwować tok życia moich sąsiadów, tak? I na przykład w moim notatniczku zapisuję sobie za każdym razem, gdy pan idzie do łazienki, no nie? Moja droga, jesteś w tym temacie, pan za często do łazienki chodzi, pan powinien zbadać prostatę. Ty! Moi rodzice kompletnie odbiły przez ciebie. Porąbało cię coś? Jeszcze powiesz, że niczego z tego nie zrobiłeś? Uważaj! Zaraz się pocałują! Kiedy Andrzej i Celina zastanawiają się nad tym, czy iść na policję, Robert dzwoni do ich drzwi. Możemy pogadać? Co ty tu robisz? Przyszedłem się prosić. Złożyłem już wymówienie wynajmu. Wyprowadzę się, obiecuję. Już nigdy więcej mnie nie usłyszycie. Bardzo dobrze, kolego. Przynajmniej nam się atmosfera w rodzinie oczyści. Bo nareszcie. Świetnie, świetnie, też się cieszę. Wreszcie nam wytłumaczysz, po co to robiłeś, co to wszystko miało znaczyć. Myślę, że to niepotrzebne. Jeszcze mogłoby was na próżno poróżnić. Co? Nie. Tak się nie wywiniesz z tego. Teraz się wytłumaczysz, po co to wszystko robiłeś. Wnikasz w czyjeś życie, przeglądasz je i teraz chcesz sobie wyjść? Nie ma. Przykro mi, no nie chciałem was... Nigdzie nie idziesz, zostaw tu. Panie, co się dzieje? Panie. Ona potrzebuje moje tabletki. Damian, idź po wodę. Daj się spokój, ty nie wiesz, co jej jest. Koniec, Damian, zaufaj mi, ona ma tą samą chorobę, co ja. Idź po wodę. Chłopie, zaufaj mi. Osobie, która cię śledziła przez ostatnie parę miesięcy i robiła ci zdjęcia z ukrycia. Zaufaj, dam tabletkę twojej mamie. Zaufaj na słowo. Dobra. Skarbie. The fuck is going on? Ból Celiny złagodziły lekarstwa Roberta. Czas na wyjaśnienie wszystkiego. Wyjaśnij mi całą tą sytuację. No to wszystko zaczęło się od momentu, kiedy ujawniła się u mnie moja choroba. Nazywa się anemia sierpowata. Ona najczęściej ujawnia się w wieku dziecięcym, ale może też się pojawiać dużo później. Gdy tylko zobaczyłem, że Celina uciska swoją klatkę piersiową, od razu wiedziałem, że to właśnie to. I czym się objawia ta choroba? No, ona jest przenoszona genetycznie i gdy ją u mnie zdiagnozowano, ojciec uwierzył w to, że moja matka go zdradziła. Pokłócili się o to przed samym wypadkiem. Tydzień później otrzymałem wyniki badań i ani jedno, ani drugie nie było nosicielami tej choroby. Co oznaczało to, że ani jedno, ani drugie nie są też moimi biologicznymi rodzicami. No ale zaraz, jak to wytłumaczysz? No o co? Niemożliwe. No. Jak dla mnie było tylko jedno logiczne wyjaśnienie. Musiałem zostać podmieniony w szpitalu, w którym się urodziłem. Chciałem troszeczkę poszperać na ten temat, zatrudniłem się w tej klinice, w której przyszedłem na świat. No i okazało się, że w tym dniu, w którym ja się urodziłem, urodził się też tylko jeden inny chłopak. I to byłeś ty, Damian. Pewnego dnia wziąłem włos ze szczotki Celiny i są takie laboratoria, które przeprowadzają anonimowe badania DNA. I okazało się, że Celina to moja matka. Jezu! Tego się nie spodziewałem! To ty jesteś chyba moim synem. Tak, właśnie dlatego się tutaj wprowadziłem. Chciałem po prostu na początku was poobserwować, a potem chciałem, żebyśmy po prostu byli zwykłą rodziną. Zwykłą rodziną? Tak? Damian. Mam zupełny melting w głowie. Okazało się, że moi rodzice nie są prawdziwymi rodzicami. A biologiczni zginęli w wypadku. Jakie plot twisty w tym odcinku! Ja wiem, że Celina i Andrzej mnie teraz porzucą. No i tak jestem sierotą. Wiadomo, teraz Celina i Andrzej spakują ci walizki i wystawią przed drzwi, tak? Mają nowego syna teraz, no da. Jakie to głupie. Czy po tym wszystkim więzi, które łączą Adamiaków, okażą się na tyle silne, żeby ich rodzina nie rozpadła się? Nie zabrali cię? Nie. Karetka przyjechała, ale już się lepiej czuję. Poprosiłam, żeby poczekali, jakby co. Wiesz, że nie jestem twoim synem. Damian, oczywiście, że jesteś moim synem. Zawsze nim byłeś. Od kiedy przynieśli mi ciebie po porodzie do sali. Byłam taka wymęczona, a całą noc patrzyłam na ciebie. Byłeś zawsze moim synem i będziesz, Damian. Dobra, ale nie tym, którego ty urodziłaś naprawdę. Who the fuck cares? Wy nie jesteście moimi biologicznymi dziećmi, a was traktuję jak moje dzieci prawdziwe. Plus liczę na to, że jak będę już stary, to będziecie mnie utrzymywać. Jak to dzieci rodziców utrzymują, tak? Proszę. Słuchaj, 16 lat męczymy się z tobą, to się do siebie nie liczy? Okej, ale ja i tak nie znajdę swoich prawdziwych rodziców. Nie wiem, kim oni w ogóle są. Świat mi stanął do góry nogami. No. Nie wiem, co mam teraz w ogóle zrobić ze sobą. Słuchaj, Robert
jak chcesz poznać się z dziadkami. Będziesz mógł się z nimi spotkać. No a najważniejsze, że ten koszmar się skończył i będziemy mogli wreszcie normalnie żyć. Dla kogo normalnie, dla kogo normalnie. Okej. W takich okolicznościach człowiek nabiera pewności, że jego rodzice to są fantastyczni ludzie. I czuje się... Słodko nawet, no. Ta rodzice chcą, żeby chodził do liceum, mieszkał z nami. No ja mam w porządku brata. I to jest ekstra. W ciągu kilku miesięcy Robert przyzwyczaił się do swojego nowego życia. Powrócił do nauki. Chodzi do tej samej klasy co Damian. Dzięki niemu rodzina Adamiaków jest teraz większa i bardzo szczęśliwa. A wy dobrze znacie swoich sąsiadów? Dobrze to nie znam, ale nie wydaje mi się, żeby się okazało, że któryś z nich jest moim bratem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Jak zawsze oczywiście na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, was kocham z całego serduszka. Łapka w górę i subskrypcja. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem. Muszę iść na dietę, roztyłem się ostatnio, jestem wielką świnią. Ale to nie moja wina. W McDonaldzie wprowadzili kanapkę drwala. Ale jestem, kurde, gruby, wow. Tutaj mam lustro, bo czasami tak spojrzę, tak, wow, sobie uświadamiam, że jestem tłusty. Ale mam kurzu, jeju.